Warosza. Opuszczono miasto na Cyprze. Tym razem trafiliśmy. Zobaczymy, jak długo wytrzymamy. Pogoda jest... znaczy okrutna, jest po prostu ciepło. Idziemy na spacerek. Za mną macie wejście. Wejście jest darmowe. Można by pożyczyć hulajnogę. Można by pożyczyć rower. No i można sobie chodzić. Do budynków nie wchodzimy, z tego co wiem już. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Niestety nie ma możliwości wejścia do budynków. Szkoda, można by było tam pozaglądać. No ale tyle co można zerknąć przez to nasze. Tu jak dobrze popatrzycie, to są jeszcze półki w sklepie. Trochę to wygląda jak gra wideo. No tragedia ludzka. To co wszystko zostało tutaj. No to zostało. Wygląda to całkiem ładnie. No ale jest puste. Tu jakieś dzwony. Może to był kościół? Wcześniej? Zobaczcie na blok z tyłu. No, potężny kurort, nawet basen. A jak popatrzycie trochę w prawo, to mamy morze i już takie nowoczesne jakieś toalety. Ale zwróćcie uwagę na ściany. Widać to? Widać, nie? One były ostrzelane ewidentnie. I to, co widzicie, to są pozostałości po pociskach. No jakby nie patrzeć, był to kurort. Bardzo pięknie położony. W sumie dalej jest, ale jest odgrodzony tutaj. Wejście jest darmowe, więc spokojnie, nie? Ale... patrzcie. Popatrzcie, jak to widać z tej strony. Tutaj macie ludzi, którzy się bawią, a za nimi takie cuda. My idziemy do środka, spróbujemy to bardziej zeksplorować. Mówię, szkoda, że nie można wchodzić do budynków, bo byłoby dużo, dużo ciekawiej, nie? Ale wszędzie są napisy, podobno są kamery. No, już nie wnikamy, ale... ale jest jak jest. Trochę turystów też jest, więc chodzimy trochę między turystami. No i takie widoki. No jest to niebywała część historii na pewno. Ciekawe, ile ludzi stąd zostało wysiedlonych albo straciło te domy. Bo te bloki są bardzo duże. I te bloki nie jest ich tu mało. W każdym razie też. Jest po prostu pusto. Tak jak wyszło, tak wyszło, nie? Dziwnie się chodzi, takie dziwne wrażenie mam. Pozostałości po hotelach. Z przodu pierwszy Margarita, drugi z tyłu wielki hotel. A samo to miejsce, zobaczcie. Mocno przygotowane pod turystów. Wszystko tam, gdzie można chodzić, udostępnione. Reszta jest poogradzana. Nie wiem, co to było. Trochę wygląda jak sklep z szyldem Toyoty. I mamy kawałek Europy. Europa Furs. I coś tam, nie wiem, co to było. Nie podam wam temperatury teraz, ale myślę, że koło 4 dych jest, nawet lekko ponad. Chodzę już prawie pół godziny, ale nie wiem, ile się da wytrzymać jeszcze, bo jest po prostu gorąco. Dziwo, zobaczcie, jakie są drogi, nie? Asfalt lepszy niż u nas. Idziemy dalej. Takie widoki. Thank you.
Tu prawdopodobnie podczas procesu nawet budowy coś zostało, nie zdążyli tego zabrać. Albo nie zdążyli po prostu dokończyć budowy, zobaczcie. Można? Jeszcze raz przypomnę, że jesteśmy w mieście Famagusta, po, jak tu Grecy nazywają, okupowanej stronie Cypru. A to jest jedna z dzielnic, która nazywa się Varosa. Jest to takie jakby opuszczona ta dzielnica całkiem pod stałą kontrolą armii. Tu wszędzie są kamery i wszędzie są żołnierze, no, w zasadzie, którzy nas obserwują. Tu jak się przyjrzycie, to też widać, jak budynek został ostrzelany. Mocno dość, nie? A tu są jakieś ruiny, nie wiem co, po czym to. W każdym razie na tym budynku przed nami widać, tutaj mocno widać, więc tu dość dużo było strzelane. No miejsce musiało być kiedyś naprawdę ładne. Co tu się wydarzyło? Dlaczego to tak wygląda? Nie mam pojęcia. Jeszcze jakieś bramki tam stoją, widzicie? Piłkę gra. No i... Tak. Tu mała niespodzianka, jak widać. Ktoś tam jednak mieszka. Na górze baniaki z wodą. No to prawdopodobnie żołnierze, którzy tu stacjonują, mają swoje miejsca, w których po prostu mieszkają. A tu macie pozostałości, popatrzcie. Czas robi swoje. No i natura pochłania. Starali się ludzie, ci, którzy tutaj mieszkali, żeby to było po prostu ładnie. I to widać. Nawet przez te dubienia, które są tutaj, popatrzcie na górę. Co mogło być lepiej zorganizowane, to to, że nie ma nigdzie map ani strzałek. No i teraz doszliśmy do końca. Tam, jak widzicie, te flagi już dalej iść nie można. No i generalnie 3 km trzeba wracać w drugą stronę. A no jest ciepło. Szkoda. Szkoda, że do takich miejsc dalej nie można wchodzić. Są barierki. No ale pilnują, słuchajcie, miną mnie. Nawet teraz, przed chwilą, gość z United Nations, taką ładną, oznakowaną białą Toyotką, jeżdżą, jeździ tutaj turecka armia, jeżdżą oni, więc tak trochę ryzyko. Szkoda tego naprawdę, zobaczcie, wszystko. Pozostałości po Grekach jeszcze. I tak to wygląda. To chyba najbardziej rozpoznawalne miejsce tutaj. No, strasznie dużo ludzi to jest pilnowane. Patrzcie dalej, to się ciągnie, tam już nie można wchodzić. Pilnują tego, no ale wygląda tak samo. Są też takie miejsca tutaj, no już zrobione typowo pod turystów. Widać, że to też jest stary, opuszczony jakiś hotel, w którym można coś zjeść, napić się właśnie, idę to zrobić. No i powoli będziemy kończyć eksplorację tego miejsca. No w tej chwili
Poczekajcie, pokażę wam. Jak zobaczycie. Aj, słabo widać, nie? Słabo, nie zobaczycie. Kurczę. Mam zegarek na prawej ręce, bo przełożyłem, bo mi smażyło. Więc godzina 54 eksploracji, czyli spaceru tutaj po tym miejscu. 5 km 900 m w tej chwili zrobione. Nie? Czas coś lepić innego. Przypomnę, że jest gdzieś tak około 40 stopni w tej chwili. No i powrót. O, takie rzeczy też są. Żebyście nie myśleli, że się nie da, popatrzcie. Zrobili normalne byce. Co ciekawe, ten bar, który teraz widzicie przede mną, tam można tylko kartą płacić. Żadnej gotówki nie przyjmują. Jak chcecie się napić albo coś kupić, to tylko kartą. Słuchajcie, kończymy. Tu macie bramę. Wycieczka moja trwała dzisiaj. Zobaczcie ile. Widać. 2 godziny 31 minut. 7:44. Dzięki, że byliście ze mną. Pozdrawiam.